Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni tutaj zebrani, Bóg jest rzeczywistością tak oczywistą, tak konieczną, że aż niewidzialną, niewidoczną. Niewielu z nas myśli o dachu, pod którym jesteśmy, o powietrzu, którym oddychamy, o świetle, w blasku którego widzimy różne przedmioty. Mimo wszystko i ten dach, i to niebo, i to światło tutaj jest między nami. Bóg jest rzeczywistością tak naturalną, tak oczywistą, że aż niewidoczną. W Nim, mówimy za świętym Pawłem i za poetą, którego cytował, poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. Mówi święty Augustyn, że w blasku Bożym, w blasku tego światła, którym jest Bóg, czy którego źródłem jest Bóg, nasz rozum widzi rzeczy i rozróżnia. Widzi sprawiedliwość i miłosierdzie, nazywa byty tego świata. Bez tego blasku z góry płynącego, bez tego światła, którego nie widać, a które równocześnie oświetla wszystkie rzeczy, rozum byłby ślepy. Nie wiedziałby, czym jest sprawiedliwość, nie wiedziałby, że większe jest większe od mniejszego i mniejsze jest mniejsze od większego i tak dalej, i tak dalej. Nie miałby tego o tym pojęcia. I kiedy z naszego serca, a może z niektórych tylko serc, wydobywa się od czasu takie westchnienie, Boże, gdzie Ty jesteś? Pokaż siebie. Daj jakiś znak z nieba, abyśmy mogli w Ciebie uwierzyć. Kiedy w szczerości swoich intencji mówimy te same słowa, które wypowiadali faryzeusze, próbując Chrystusa przetestować, nazwijmy to, pamiętajmy o tym, że Bóg jest wszechobecny i wszechmocny i jest za każdą chwilą i za każdym punktem przestrzeni i w każdej chwili i w każdym punkcie jest pełen. Pełny sobą całkowicie niezmiennym, nienaruszonym i niewzruszonym. Jest wszędzie. I chodzimy ścieżkami naszego życia i czujemy się bardzo samotni i nie widzimy ani Boga, ani cudów, które sprawia. Więc mówimy, Boże, zrób jakiś cud. Pokaż mi, że jestem ważny. Pokaż mi, że istniejesz. Udowodnij mi, że istniejesz. Daj jakiś znak z nieba. A znaki z nieba się nie wydarzają. I wielu ludzi odpada od wiary, mówiąc, Boga nie ma, no bo nie podskazał mi się. Boga nie ma, bo nie widziałem Go nigdzie, bo nie złapałem Go za nogę, nie zobaczyłem Jego palca wszechmocnego, w którym wskrzeszał umarłych, zsyłał gromy i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy jak Szymon z Cyreny na piątej stacji Drogi Krzyżowej, albo może przed piątą stacją Drogi Krzyżowej. Szymon z Cyreny wraca zmęczony z pola i niczego nie widzi, z wyjątkiem fotelu, na którym zaraz usiądzie, zimnego piwa, które zaraz otworzy i może pilota, którym włączy telewizora. Fajrant musi odpocząć. Całą noc prawdopodobnie pracował. Ma już tego dość. I idzie Szymon z Cyreny, który nieraz pewnie zastanawiał się, Boże, gdzie jesteś, nieraz modlił się do tego Boga i mija Boga wcielonego. Idzie na drodze krzyżowej Chrystus. Idzie największa tajemnica wszechświata, największe misterium, dla którego właściwie ten cały świat wydaje się sceną, deskami teatru, aranżacją. Idzie właśnie misterium odkupienia, Chrystus, Bóg wcielony, a Szymon z Cyreny nie widzi Boga wcielonego, widzi kolejnego grzesznika, który przechodzi mimo. I gdyby nie to, że Bóg go niejako przemocą porwał i zmusił go do dobrego uczynku, może by wrócił do domu i by stwierdził, Boga nie ma. Nie ma Boga, nie widać Go. Nigdy Go nie spotkałem, nigdy mnie nie dotknął, żadnych cudów na tym świecie, nic ciekawego. Wielkie rzeczy dzieją się bardzo często mimo nas i wokół nas i gdzieś za naszymi plecami, być może na innym kontynencie. Być może na innym kontynencie przychodzi Archanioł Gabriel i mówi, witaj, łaski pełna, Pan jest z Tobą. I zwiastuje wielkie rzeczy, rzeczy, na słuch których, czy na widok których niebo zastyga w zdumieniu. Oto Emanuel, Bóg z nami, Bóg wcielony, wciela się w łono dziewicy, stanie się człowiekiem, urodzi się za 9 miesięcy. A sąsiedzi Maryi Panny, a koledzy świętego Józefa wzdychali, chodzili ścieżkami swojego życia i pytali, gdzie jest Bóg? Boże, dlaczego nic nie mówisz? Samym cudem, największym cudem i dowodem na istnienie Boga jest to, że my tu jesteśmy, że mamy rozum i wolę, że wiemy, czym jest sprawiedliwość i umiemy nazwać mądrość, kiedy ją spotkamy i wiemy, czym jest miłość, mimo że miłości ani nie zjemy, ani nie ma smaku, ani nie ma kształtu, ani widoku, tak samo zresztą ze sprawiedliwością.
Mimo wszystko wiemy, czym są rzeczy niewidzialne. Jest to w nas głęboko ukryte i nawet tego niespecjalnie trzeba uświadamiać sobie. Jest to część naszego życia. Dowód na istnienie rzeczy niewidzialnych jest wokół nas. Dowód na istnienie rzeczy niewidzialnych, no to chociażby ten głupi przykład z tym większym i mniejszym. Tego żadne zwierzę nie zobaczy, tego żaden kamień nie udowodni. To po prostu w nas jest. Czyn sprawiedliwy, czyn odważny, czyn miłosierny, grzech, zasługa, cnota, wada, te rzeczy nie istnieją w tym świecie, a jednak są dla nas tak oczywiste. Tak często mówimy, jaki jest zły ten świat, nie wiedząc, że właśnie przedstawiamy dowód na istnienie Boga, na istnienie rzeczy niewidzialnych, duchów czystych, rzeczywistości, które przekraczają nas, które są wieczne, niezmienne, tak jak niezmienna jest idea sprawiedliwości. Nie da się jej ani dokleić do niej czegoś nowego, ani od niej czegoś uciąć. Jest pozaczasowa, jest dowodem, jest poszlaką może na istnienie Boże. I wzdychamy na ścieżkach naszego życia i mówimy, nie ma Boga. Nie ma Boga, rzekł głupi w sercu swoim. Patrzy i nie widzi, słucha i nie słyszy. Ma serce, które wydaje się skupione tylko i wyłącznie na sobie samym. Może dlatego jest ślepe, bo na nic innego nie patrzy. A zatem wielkie rzeczy dzieją się wokół nas. Być może nawet pomiędzy nami tu zgromadzonymi ktoś doznał wielkich rzeczy. Wielką sztuką, można powiedzieć, zasługą Maryi, wielbioną przez ojców Kościoła i doktorów Kościoła jest sama zgoda na wcielenie. Nie musiała się zgadzać, to nie był przymus. Mogła powiedzieć, nie jestem gotowa, jestem za młoda, mam 15 lat, może za 2 lata, może za 3, może w jakiś inny sposób, poczekaj. Może najpierw spróbuję innego powołania, rozeznam swoje życie. Nic takiego oczywiście nie powiedziała i to jest jeden przyczynek do jej wielkości, może nawet największy w tym momencie. Ten akt wiary, absolutnego zaufania Bogu, absolutnej miłości wobec Boga i Jego planów. Ale druga sprawa, Maryja, jako że była czysta, czysta jak łza, ona nie musiała robić rachunku sumienia, żeby znać prawdę o sobie. Maryja, która była czysta jak łza, była w stanie przyjąć rzeczy wielkie, takie jak jej się zjawiły. Człowiek, który ufa Bogu, wierzy w Boga, przyjmuje zarówno codzienność, jak i cuda i nie dziwi się specjalnie, że i jedno i drugie zachodzi w tym świecie, bo zna swojego Boga, bo wie, że On jak wiatr wieje, kiedy chce. Że jego myśli nie są myślami ludzkimi, jego drogi nie są drogami ludzkimi, ale czasami łączą się jego drogi z naszymi, jak we wcieleniu. I człowiek prawdziwie pobożny i prawdziwie święty, człowiek, który kocha Boga, jest w stanie przyjąć rzeczy wielkie i rozpoznać rzeczy wielkie, kiedy przychodzą do niego i pukają do drzwi. Bo być może do wielu z nas zapukał Archanioł Gabriel, taki czy inny, w takim czy innym, takiej czy innej misji, z taką czy inną propozycją, a myśmy powiedzieli nie teraz, albo to nie to, albo zdaje mi się, a może powiedzieliśmy nie wiem, nie jestem gotowy, czy nie jestem gotowa. Może odrzuciliśmy już jakiś prezent Boży, jakąś Bożą propozycję dostania się kimś wielkim. Może ta propozycja czeka za drzwiami, może czeka za drzwiami tego kościoła dzisiaj wieczorem. Jak ją rozpoznać? Jak rozpoznać wolę Bożą we własnym życiu? Jak rozpoznać i powiedzieć fiat mihi, secundum verbum tuum? I tutaj wracam do tematu tych nauk rekolekcyjnych. Rachunek sumienia, stanięcie w prawdzie wobec samego siebie. Tam, gdzie nie ma złud, tam jest możliwość prawdziwie wolnej decyzji, ponieważ tam jest możność i sposobność prawdziwego, adekwatnego rozpoznania. Nic nie ćmi naszego spojrzenia, ani żadne oczekiwania, ani żadne obawy, żadne samozłudzenia, żadne kłamstwa, żadne wymówki, które powtarzamy uparcie przed lustrem każdego dnia i nie do końca w nie wierzymy, ale jednak staramy się. Nic nas nie rozprasza, nic nas nie odciąga od tego, by rozpoznać rzeczywistość tak, jak do nas puka. Kto chce zobaczyć cud, niechaj ma czyste serce, upraszczają. Niechaj dba i dąży do tego, by mieć czyste serce. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga będą oglądać. Aniołów jest więcej niż gwiazd na niebie. Można powiedzieć, w porównaniu z liczbą aniołów, gwiazdy na niebie są w rezerwacie. Trzeba o nie dbać, bo jest ich tak niewiele. W porównaniu z gwiazdami na niebie, ilu nas jest? Garstka, nic nieznacząca. Garstka. Przechodzą wokół nas cuda niezliczone, których jest o wiele więcej niż nas na tej planecie było czy będzie. Przechodzą koło nas rzeczywistości duchowe, Bóg jest wszechobecny, jest w każdym momencie i w każdym miejscu. Jest tak oczywisty, że aż niewidoczny.
Jest jak złudzenie perspektywy. Wydaje nam się, że to jest ślepa ściana. Coś się zmienia, zmieniamy kąt spaczenia i okazuje się, że to było tylko złudzenie optyczne. Ale my tego nie widzimy, bo nasz wzrok jest zaćmiony, bo nasz wzrok już wie, czego się spodziewać, bo już wiemy, co nas w życiu spotka, nieprawdaż? Wiemy, co nas dzisiaj w życiu spotka. Szybka kolacja i potem jakiś szybki film i potem spać, żeby zdążyć na mszę jutro rano, ewentualnie. Naprawdę wiemy, co nas spotka? Czy rzeczywiście musimy sobie zaplanować te życie tak dokładnie? Musimy wyłączyć możliwość cudu i potem gęgać za tym, że cudów nie ma na świecie? Czyste serce, rachunek sumienia, stanięcie w prawdzie. Chrystus jest zwierciadłem, którym się przeglądamy. Chrystus jest tym, dzięki któremu widzimy, jest tym światłem, które oświeca każdego człowieka, który na ten świat przychodzi i pozwala zobaczyć cuda tu, w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.